Karolino, Mirosławie. Stajecie dzisiaj przy ołtarzu Chrystusa, aby potwierdzić to, co się zrodziło w waszych sercach dużo wcześniej. Przychodzicie tutaj, aby przed Panem Bogiem, przed nami tutaj zebranymi, potwierdzić waszą miłość. Miłość, o której dzisiaj wiele słyszeliśmy w tekstach Pisma Świętego. Jak przed chwilą sam Chrystus powiedział w Ewangelii, właśnie miłość jest najważniejsza. To są dwa największe przykazania miłości Boga i bliźniego. I warto by zagłębić się w tą tajemnicę, czym ta miłość tak naprawdę jest. Bo jak sami wiemy, człowiek bardzo łatwo potrafi wypaczyć to pojęcie. Nazywa miłością to, co nią nie jest. A dzisiaj słyszymy bardzo wyraźnie, że miłość to o wiele więcej niż ludzki umysł jest w stanie zgłębić. Jak mówi święty Paweł dzisiaj do nas, miłość cierpliwa, łaskawa, bez zazdrości, nie szukająca poklasku, nie unosząca się pychą. Miłość wytrwała, a przede wszystkim czysta, pozbawiona wszelkiej skazy. I Chrystus mówi nam również dzisiaj, że będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. To jest właśnie istota prawdziwej miłości. Miłości, która wykracza poza wszelkie normy. Bye.